Dzień dobry, witam serdecznie w mojej cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszny, wielkanocny mazurek z chałwą i czekoladą. Ciasto jest proste w przygotowaniu, nie wymaga wielu składników. Jest bardzo słodkie, coś dla łasuchów. Mazurek możemy dowolnie udekorować bakaliami. Ja użyłam do tego orzechów laskowych i czekoladowych jajeczek. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Najpierw przygotujemy ciasto. Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy zmielone migdały, przesiewamy cukier puder, dodajemy proszek do pieczenia, pokrojone masło i mieszamy mikserem, aż powstaną wilgotne okruchy. Dodajemy jajko, krótko mieszamy i ciasto zagniatamy rękoma. Ciasto wałkujemy, podsypując mąką. Wałek również podsypujemy mąką na prostokąt trochę większy od blaszki. I ciastem wykładamy przygotowaną blaszkę. Nadmiar ciasta odcinamy. Przyda nam się do przygotowania brzegu. W sumie odcięłam 150 g ciasta. Spód wyrównujemy i ciasto, które nam zostało, rolujemy, delikatnie podsypując mąką i wykładamy nim brzeg. Końcówkę widelca lub łyżki maczamy w mące i dekorujemy brzeg ciasta. Ciasto wkładamy do lodówki na około godzinę i 15 minut. Ciasto musi się dobrze schłodzić. Schłodzone ciasto nakłuwamy widelcem i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 20-23 minuty. Piekłam na środkowej półce piekarnika. Ciasto ma się ładnie przyrumienić. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Masa chałwowa. Do rondelka wlewamy śmietankę, dodajemy zmielone orzechy i kruszymy chałwę. Stawiamy na gazie i gotujemy. Cały czas mieszamy, aby masy nie przypalić. Gdy masa się zagotuje, zmniejszamy ogień na najmniejszy i trzymamy ją na małym ogniu, mieszając przez około 30 sekund. Ściągamy z ognia i gorącą masę wylewamy na upieczony spód. Wyrównujemy i odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Polewa czekoladowa. Do rondelka wlewamy śmietankę i gotujemy. Połamaną czekoladę przekładamy do miski i gorącą śmietanką zalewamy czekoladę. Czekamy około 30 sekund i następnie mieszamy, aż czekolada się całkowicie roztopi. Powstanie jednolita polewa. Możemy ją odstawić do przestygnięcia na około 10 minut. Gotową polewę wylewamy na ciasto i wyrównujemy.
Następnie mazurek dowolnie dekorujemy bakaliami. Ja udekorowałam mój mazurek orzechami laskowymi i czekoladowymi jajeczkami. Na koniec posypałam posiekanymi pistacjami. I mazurek odstawiamy na całą noc, aby smaki się przegryzły. Ja nie wstawiałam go do lodówki, tylko w ciut chłodniejsze miejsce. Gotowy mazurek ostrożnie wyciągamy z blaszki i układamy na palterze. Usuwamy papier do pieczenia. I nasz pyszny, słodki mazurek jest już gotowy. Wygląda fantastycznie, jest bardzo ładny, aromatyczny, troszkę wilgotny od masy chałwowej. Polecam! Dokładny przepis na stronie małej cukierenki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.